Witam Was serdecznie na kolejnym treningu u nas w Smart Gym. Dzisiaj aktywny stretching. Były już takie zajęcia na live. Dla tych, którzy nie uczestniczyli bądź też nie oglądali, nie ma się co oszukiwać, niektórzy z ciekawości oglądają, nie ćwiczą z nami, ale zachęcam do tego. A trochę pilatesu, trochę jogi, trochę rozciągania, troszeczkę wzmacniania i troszeczkę zdrowego kręgosłupa, tak żeby Was troszeczkę uruchomić przy tym ciągłym siedzeniu, czy przed telewizorem, czy na kanapie, żeby troszeczkę rozciągnąć, żeby troszeczkę aktywować Wasze ciało, a żebyście potem, jak wyjdziecie do nas na Sele Fitness, nie byli tacy skuleni, byli pełni energii, żeby nic nie bolało. Okay? Rozgrzewka, stretching, tutaj będzie się to wszystko mieszało. Nie dzielę treningu na rozgrzewkę, na część aktywną i na część rozciągającą, a będziemy to robić przeplatając ćwiczenia wzmacniające razem z tymi rozciągającymi. Włączę muzyczkę, ona nie będzie jakoś specjalnie wolna, ale też nie będzie zbyt szybka. No i zaczynamy. Ja mam na imię Iza i zapraszam dzisiaj na zajęcia z aktywnego stretchingu. Ok, ja mam przygotowaną swoją matę. Wy, czy na podłodze, na dywaniku, na ręczniku, jak Wam jest wygodnie, ściągnijcie sobie buty, będziemy w stanie lepiej pracować na pełnej stopie. Ok? Głęboki wdech i dół wydech. Ustawiamy nogi na szerokość bioder, wklejamy pięty stóp w podłogę, palce stóp również. Wyciągnij wdech i wydech. Wdech nosem, wydech usta. Jeszcze raz wdech i wydech. Barki podciągnij dołóż mocno do tyłu. Wdech i wydech. Wdech nosem, wydech ustami. I zmieniamy kierunek, góra i do przodu. Jeszcze, jeszcze. Zatrzymaj, unieś ramiona wysoko do góry, wdech i opuść na dół z wydechem. Wdech nosem, wydech ustami. Całe stopy przyklejone do podłogi, nogi mogą być lekko ugięte w kolanach, mogą być na wyproście. Pamiętajcie, żeby ustawić się odpowiednio, czyli delikatnie miednica do przodu, brzuch przyciągnij w stronę Twojego kręgosłupa. Znamy to stwierdzenie pępek do kręgosłupa, staramy się przycisnąć, staramy się zamknąć żebra, tak? I żeby nasza tutaj ta część była mocno aktywna. Delikatnie, jak przytoczysz miednicę do przodu, dopnij sobie pośladek. Nogi, tak jak mówiłam, mogą być na wyproście, mogą być lekko ugięte. Głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Ok. Unieś cały lewą rękę na biodrze, unieś prawą wysoko do góry, opuść bark w dół. Przenieś rękę w drugą stronę, prawa ręka w lewo, wyciągnij i odłóż. Przejdź do przodu na wydech. Pochylamy i wdech, wydech, wdech, jeszcze dwa. I ostatnie powtórzenie. Zatrzymaj, unieś obie ręce wysoko do góry, wyciągnij od tych paluszki od siebie, barki opuść w dół, delikatnie nogi ugięte, rotacja bioder, trzymaj. I teraz tutaj nieruchomo wyciągamy najpierw prawą i lewą rękę wyżej. Swobodny oddech. 4, 3, 2. Zatrzymaj, opuść ramiona luźno w dół. Ok? Prawa ręka na biodrze, unosimy lewą, opuszczamy bark. Ramię dość blisko ucha i ciągniemy lewą rękę w prawą stronę. Zatrzymaj, opuść, przenieś do przodu, na wydech, wdech, wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. I ostatni raz. Super. Unosimy ramiona wysoko do góry, wdech i na wydechu wysuwamy sobie barki przed nasze kolana. Plecy staramy się trzymać proste, dłonie umieszczamy nad kolanami, czyli na wysokości ust. Dość mocno przyciskamy dłonie do ust. Okay? Pokazuję bok, żebyście mogli obserwować moje plecy. Góra, wdech i dół, wydech. Wdech.
Góra i dół. Jeszcze raz góra. Zostaje w dole. Dłoni dociskamy do góry. Zaokrąglamy plec. Tak? Chowamy pośladki. Na brzuch idzie przez plecy do sufitu. Głowa. Opuść luźno, puść między barki. Zatrzymaj. I teraz przenieś w drugą stronę. Nasz kot. Kości planowa idzie do sufitu, barki do tyłu, brzuch luźno, głowa nad barkami, utrzymaj, oddychaj, 4, 3, 2 i powtarzamy w ciąg, wydech, i wdech, wydech, i wdech, jeszcze raz, wydech, wdech, wydech, i super, zostajemy, przyciśnij mocno stopy do maty, do podłogi, ciężarem bardziej z tyłu napięty i wyciągamy ramiona w przód. Wystarczy do linii bar. Do tyłu i do przodu. Wydech. I wdech. Patrzysz na wprost. W tym ułożeniu jest to podłoga. Zatrzymaj ramiona w przód i naprzemiennie. Prawa tył, lewa tył. Głowa podąża za ręką. Wydech ustami, wdech nosem i jeszcze raz, prawa i lewa, zatrzymaj, oddziel kciuki od reszty dłoni, napnij pośladek i na wydechu unieś do góry całe ciało, opuść w dół, wdech, wydech, jeszcze raz wdech i wydech, ok, rozluźniamy barki. Czekam muzyczkę. No, góra i dół. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Trzymaj. Staraj się ciężar rozłożyć na całe ciało, nie tylko na nogę, która zostaje na dole, na podłodze. Wydech ustami, wdech nosem. Kolano do linii biodra, nie trzeba wyżej. Wydech i wdech. Trzymaj. Oddychaj. Wydech ustami, wdech nosem. Ramiona w przód. Trzymaj równowagę. Stopa, która jest na podłodze, mocno w nią wklejona. Trzymaj. Jeszcze. Przenieś ręce raz w jedną, raz w drugą stronę. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Delikatne wiosło. Teraz spróbuj w tej pozycji lekko podwinąć miednicę pod siebie. Opuść barki
proste plecy, patrz na wprost. Ok, odezwij. Nogę. Staraj się utrzymać równowagę. Pośladek, noga tył. Pośladek jest napięty. Trzymaj równowagę, przyciągnij karpet do kręgosłupa. Super. I odstawiamy. Zmieniamy sobie nogę. Lewa. Wydech. Kolano do biodra. Wdech. Odkładasz stopę na mat. Przód i tył. Przód i tył. Lewa z przodu i uwaga, zostajemy w dole.
Poprawiamy. Pamiętajcie, za każdym razem, jak czujecie, że jest niewygodnie, poprawiacie swoją sylwetkę. Kontrolujcie, proszę. Hej, napinamy pośladek. Przyciągamy pępek do kręgosłupa. W tej pozycji, gdzie nasze nogi są aktywne, czyli my musimy czuć, jak pracują, łączymy grzbiety dłoni na wysokości barku. Hej, zamykamy klatkę piersiową. I otwieramy ramiona, daj szeroko do boku. Kciuki są oddzielone od reszty dłoni. Skieruj kciuki z przodu w dół. Jak masz ręce szeroko, to skieruj kciuki za siebie. Poczuj, jak łączą się twoje łopatki. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech ustami, wdech nosem. Dobrze. Pochylamy do przodu głowę. Brodę dociska w stronę klatki piersiowej. Wydech i wdech. Zaokrąglamy plecy i proste plecy. Wydech, wdech i jeszcze raz. Wydech, wdech. Opuść ramiona dół i wyprostuj kolana. Zbliż stopy do siebie. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze raz wdech i wydech. Super. Ok, z powrotem wracamy do pozycji. Już nie tak szeroko nogi, ale palce są na zewnątrz, pięty troszkę bliżej. Ok? Naprzemiennie upinamy nogi w kolano prawo, wracamy do centrum, tak? Czyli mamy pozycję wyjściową i lewa noga to samo. I wracamy do centrum. Ok? Trzymaj. Dół i górę. Wdech i wydech. Jedna noga pozostaje prosta, druga jest ugięta w kolanie. Kolano na zewnątrz. Nie do przodu, nie odrywaj stopy od podłogi. Co z rękami? Na razie na biodrach. Dół i górę. Dół i górę. Jeszcze kilka. Na prawo, na lewo i troszkę szybciej. Hop, hop. Przenosimy ciężar. Nie zapominaj napiąć po środku. Nie pochylaj się do przodu. Jeszcze. Możemy już zacząć. Hop, hop, hop. Wyciągamy naprzemiennie ramię. Przód. Barki skręcamy. Raz w prawo, raz w lewo. Druga dłoń. Możesz ją opierać sobie o udo. Hop. Dawaj, dawaj jeszcze. Hop, 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 hop. Ok, prawa noga ugięta w kolanie. Wyciągnij lewe ramię. Prawą stronę. Ciężar jest bardziej napięty. Możesz kończyć delikatnie biodra do tyłu. Wyprostuj prawe ramię. Opuść barki. Przyciągnij łopatki do siebie. Trzymaj. Wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze raz wdech. Wdech. I na wydechu. Zaokrąglamy plecy. I schodzimy dłoni do podłogi. Odsuwamy sobie lewą nogę. I pchamy biodra niżej. I teraz wyprostuj plecy. Głowę dajesz na bank. Ok? Unosimy lewą rękę wysoko do góry. Popatrz za ręką. Trzymaj. Odkładamy dłonie na podłogę. Teraz możesz troszkę przesunąć
prawą rękę wyciągamy do góry. Otwarta klatka piersiowa po prawej stronie. Trzymaj. Oddychaj cały czas. 3, 2. Odkładamy. I teraz chyba najtrudniejsza. Napnij pośladki. Wdech i na wydechu. Przód. Jest. Napnij jeszcze i wróć. Przyciągnij stopy do siebie. Rozluźnij biodra. Super. Wdech. Wydech. I jeszcze raz wdech. Opuść ręce. Na wydechu. Ok, przejdziemy sobie do przysiadu. Palce stóp delikatnie na zewnątrz. Nogi szerokość biodra. Może być szerzej, ma być wam wygodniej. Ok, kolana idą na zewnątrz. Schodzimy biodrami niżej. Ok, nie odrywaj, staraj się przynajmniej nie odrywać stóp od podłogi. Łokcie już między kolana i rozpychaj łokciami kolana. W tej pozycji odsuwamy barki od uszu. Łopatki staramy się zbliżyć do siebie. Dłonie łączymy na wysokości klatki piersiowej. Utrzymaj. Jeżeli ci niewygodnie, popraw stopy, popraw nogi, popraw biodra. Połóż się w miarę wygodnie. I jeszcze chwilkę. 4, 3, 2. Ok, dłonie przenieś sobie nad kostki, na piszczele. Odpychaj mocniej kolana od siebie, wysuń barki do przodu. Próbuj zachować dalej proste plecy, patrz na wprost. Nie podnoś głowy do góry. Brodę też nie przyciągaj do klatki piersiowej, patrzysz na wprost. Trzymaj. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Super. Wyciągnij ramiona w przód. Teraz spróbuj zbliżyć stopy do siebie. Ok? Stopy są skierowane delikatnie na zewnątrz. Utrzymaj proste plecy. Ok? I teraz spróbuj w tej pozycji. Wiem, że to nie jest zbyt proste. Wspięcia na palce i zbliż pięty do siebie. Kolana daj na zewnątrz, ramiona rozłóż szeroko. Opuść barki, utrzymaj proste plecy. Jest. Przyciągnij łopatki do siebie. Ok, a teraz zamykamy klatkę piersiową. Łączymy grzbiety dłoni na wysokości barku. Stopy wracają do poprzedniej pozycji, kolana do przodu. O. Okrągłe plecy. I wychodzimy do góry. Hop. I na dół. Do góry i na dół. Do góry. Hop. I na dół. Do góry. I jeszcze raz. Ok? Spróbuję wam pokazać to ćwiczenie bokiem. Pięty do siebie, palce na zewnątrz, szeroko ramiona. I do przodu. Zamykamy piersiową, okrągłe plecy. Otwieramy, łączymy łopatki. Zamykamy. I otwieramy. Jeszcze raz. Hop. I przód. Super. Dłonie do przodu. Przyklej stopy. Zaokrąglone plecy. Kolana między barki w środku, między kolanami. Zatrzymaj. Głęboki wdech. Na wydechu rolujemy całe ciało do góry, na wydech. Ok. Wdech. Wydech. I jeszcze raz wdech. Wydech. Wracamy do siadu. Ok? Jest trudno? Napiszcie, czy jest już trudno. Ok? Schodzimy. Dół. Kolana szeroko, łokcie są w środku. Teraz już nie łączymy dłoni i delikatnie prowadzimy nogi naprzemiennie do przodu. Hop, hop. Raz prawa, raz lewa. Cały czas odpychając od siebie kolana, łokcie. Hop, hop, hop. 4, 3, 2. Zatrzymaj i zejdź do siadu. Pokazać będzie ćwiczenie przodem. Wyciągamy pośladki. Okay. Siadamy mocno na
stronę. Kładziemy stopy bokiem. Trzymaj, trzymaj. Ok. Zatrzymaj na środku. Oderwij dłonie. Próbuj je trzymać z przodu. Okay? Nie na siłę, nie okrągłe, nie proste. Tak? Naturalnie barki w dół. I teraz to samo ćwiczenie. Przenosimy nogi w prawą stronę i w lewą stronę. Prawo i w lewo. Uważajcie, bo to ćwiczenie zmusza nas troszeczkę do tego, żeby przesuwać się do przodu. Także jak już będziemy za blisko telefonu, telewizora, to przenosimy się z powrotem. Widzicie, leżąc z maty. Hop. I zostań na środku. Wróć do miejsca, w którym zacząłeś, zaczęłaś, ok? Nasze nogi przeciągnij w prawą stronę, przygnij kolano, ok? Oderwij lewą rękę, łokieć jest na razie blisko talii, odsuwamy prawą rękę, żeby nie obciążać zbytnio nadgarstka i wypychamy biodra do góry, pośladki odrywamy, ale nasze kolana zostają cały czas na podłodze. Wypchnij, ramię wyciągnij, zbliż ramię do ucha, a wzrok skieruj za ręką, która jest na podłodze. I skup się nie na tym, żeby wyciągnąć mocno rękę w dół, w lewo, tylko na tym, żeby wypchnąć biodra do przodu. Trzymaj. Ok, wstajemy. Powtarzamy 4 razy na wydech. Hop. Wydech. Super. Zabieramy teraz lewą nogę, przekładamy przez prawe udo, ok? Chwytamy prawą ręką po wewnętrznej stronie lewej nogi i obracamy ciało za lewy barki, przyciągając kolano prawe w stronę lewej, w stronę klatki piersiowej, tak żeby poczuć lewy pośladek. Wyprostuj plecy, patrz za barkiem, za ręką. I jeszcze chwilkę przyciągnij kolano w stronę klatki piersiowej. Możesz zahaczyć dłoni przed ramieniem albo jeszcze mocniej, ok? Wracamy, odrywamy lewą stopę od podłogi, no jest luźno, i pchamy lewą dłonią kolano w dół, odsuwamy je od siebie. Trzymaj. Patrzysz na wprost. Klatka piersiowa do przodu, barki, do łopatki ściągnięte. Głęboki wdech i na wdechu zaokrąglamy plecy i zbliżamy ciało, klatkę piersiową, głowę w stronę nóg. Teraz próbujemy się rozluźnić. Wiem, że jest ciężko, bo strasznie ciągną pośladki biodra, ale spróbujmy przez chwilkę zostać w tej pozycji. Oddychamy, wdech nosem, wydech ustami. Bliżej stopy, cały czas proste plecy. Pamiętajcie, tutaj skupiamy się na tym, żeby była noga prosta, żeby były plecy proste. Nie, żeby sięgnąć jak najwyżej, ok? Powolutku odkładamy sobie nogę i obie nogi są z przodu. Zmienimy stronę, ok? Obie nogi w lewą stronę, opuść kolana do podłogi, oderwij prawą rękę. Łokieć blisko talii, odsuwamy lewo od siebie, tak żeby nie obciążyć zbytnio nadgarstka. Wypchnij biodra, wyprostuj prawe ramię,
przybliż do ucha. Kaj, wypchnij biodra i na tym się skup. Popatrz za ręką w stronę podłogi. I go. Powtarzamy 4 razy. Go. 4, 3, 2 i ostatni raz. Super. Wyszło? Myślę, że tak. Zabieramy prawą nogę, przekładamy przez lewe udo. Sięgamy lewą ręką. Po zewnętrznej stronie lewej nogi, prawej nogi. Patrzcie, znowu w tym samym momencie mam błąd. Obracamy głowę za prawym ramieniem. Staramy się przyciągać kolano prawe do siebie, do klatki piersiowej. Opuść barki, spójrz za ręką, za barkiem. Trzymaj. Poczuj, jak rozciągać się prawy pośladek. Wdech nosem, wydech ustami. Ok, rozluźniamy. Odrywamy prawą stopę od maty. Ona jest luźno. I teraz odpychamy kolano od siebie. Tyle, ile możesz. Nie na siłę. Proste plecy. Klatka piersiowa w przód, barki w dół. Łopatki ściągnięte. Dążymy do tego, żeby wypchnąć kolano, zbliżyć je do podłogi. Nie musisz mieć prostej ręki w łokciu, ale próbujemy. Oddychaj. Głęboki wdech i na wydech zaokrąglamy plecy i zbliżamy klatkę piersiową w dół. Głowę możesz zbliżyć również w stronę kolana. Spróbuj się nie napinać pośladków i oddychaj. Cztery, trzy, dwa i na wydech wyprostuj. Okej, ściągamy prawą nogę, przyciągamy na lewą piętę w stronę krocza, wyciągnij pośladki, zostaj tylko na guzach pulszowych, wyprostuj plecy, opuść barki, klatka piersiowa jest z przodu otwarta, okej? Chwytamy w którymś miejscu prawej nogi, może to być udo, może to być łydka, w stronę kostki albo stopa, okej? Oderwij od podłogi, spróbuj wyprostować. Na tym się skupiamy. Jeżeli nie jesteście w stanie wyprostować nogi, trzymając za stopę, to chwytamy za udo. Trzymamy mocno napięty brzuch, oddychamy, okej? Jeżeli poczujesz, że możesz, że dasz radę chwycić troszkę dalej, no to chwytamy na przykład za stopę. Utrzymujemy w tej pozycji. Proste plecy. 4, 3, 2, ostatni raz możesz zjechać w stronę bioder, opuść sobie nogi, okej? Jak się czujecie? Góra wdech, wydech, obrócę się bokiem do was, wyciągamy pośladki i siedzimy spokojnie na guzach pulszowych, nogi z przodu, na szerokość bioder, stopy. No, nie za blisko pośladku. Ma być wygodnie, lekko zgięte nogi w kolanach. Skupiamy się na tym, żeby nasze plecy były proste. Proste. Ok? Teraz ramiona szeroko do boku. Kciuki oddziel od reszty dłoni. Skieruj w stronę sufitu. Ok? Trzymaj. Ok. Wyciągnij ramiona w przód. Dalej barki. Opuść w dół. Proste plecy. Ręce zostają. Teraz będziemy kierować naprzemiennie raz prawą rękę do boku, za siebie, ok? Zobaczcie, do boku, albo nawet za siebie. Tyle jesteśmy w stanie, żeby poczuć, jak łopatka jedna przyciąga się bardziej do krótka.
prosty plecy, łopatki ściągnięte, łokcie zbliżone do ciała. Wydech. Wyprostuj ręce w łokciach. I wdech. Wydech. Przyciągnij na ten tył łokci. I wdech. Wydech. Wstawi. Wdech. I jeszcze raz. Wydech. Wdech. Możesz przyciągnąć bardziej pięty do pośladków i próbujemy wykonać rolowanie. To ćwiczenie znamy z wzmacniania. Wypychamy tylko biodra i odkładamy. Ok? Jednym ruchem. Natomiast ja bym chciała, żebyście zrolowali kręgosłup do góry i rolę wrócili z powrotem. Dobrze pośladki, oderwij pośladki od podłogi, kość krzyżową, lędźwia i powoli piersiowy. Jesteśmy w górze, wypychamy biodra. Nie pogłębiaj pnięcia, bo ci uleciło. Okej? Okay? Mamy. I powolutku na samą stronę. Piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy pośladek. Okej? Okay? Wdech. Na wydechu rolujemy. Wdech. I na wydechu wracamy. Wdech, wydech, wdech i wydech. Wzrok skieruj w stopień i rolujemy kręg po kręgu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Kręg po kręgu. Trzymaj kolana blisko. Oderwij pośladek, odcinek.
pastą, to próbujemy nadawać na zewnątrz. Okay? Dobrze, trzymamy ręce. Trzymaj. Barki w dół, łopatki przyklej. Lewa ręka może być na zewnątrz. Trzymaj równowagę, staraj się nie odrywać tutaj lewej strony ciała od podłogi. Jeżeli możesz, wyprostuj też lewą nogę w kolanie. I odłóż piętę na matę, czy tam na podłogę. Trzymaj. 4, 3, 2, wraca lewa stopa. Uginamy prawą nogę, zbliżamy kolana do ciała. Ok? Lewa do góry. Czyli stopy są rozluźnione, dłonie przed barkami, delikatna rozluźnione.
Super. Mając to ułożenie, zajmujemy się lewą stroną. Wklejamy też palce z tyłu podłogę. Nie zmieniamy pozycji kolana. A na razie. Najpierw wklejamy palce. Teraz odrywamy kolano od podłogi. Umieszczamy tuż nad matką. I w tej pozycji również skupmy się na oddychaniu. Wdech nosem. Wydech ustami. Plecy proste, pośladki napięte. Pchamy prawo pięte do ziemi. Lewe kolano jest tuż nad podłogą. OK? Odkładamy lewe kolano, stopa obciągnięta. Odkładamy prawe kolano, obie stopy obciągnięte. I zbliżamy pośladek do pier, głowy. Czubek głowy odłóż na podłogę. Trzymaj. Napnij delikatnie pośladek. Idziemy do przodu. Teraz mając napięty pośladek, zbliżamy klatkę piersiową do podłogi. Ręce są opięte w łokciach i wracamy do góry na wdech. Opuść, zbliż pośladki do pier. Wejdź do góry, napnij ładnie pośladki, biodra zrotowane, w dół, klatka piersiowa i wracamy do tyłu. Do przodu, w dół i góra. Ok, zostajemy pośladkami blisko pier, głęboki wdech i na wydech wracamy do kręgu podpartego, poprawiamy swoje ręce, kolana na szerokość naszych bioder. Ok, wklejamy palec lewej stopy w podłogę, pchamy pięty do ziemi, odpychamy się. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Rozciągnij nogę, lewa strona. Wklejamy palce prawej. Odrywamy kolano od podłogi, zostając tuż przy niej. Wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze chwilkę. Odkładamy stopę obciągnięte. Otóż lewe kolano. Stopy obie obciągnięte. Usiądź na pięt. Czubek głowy do podłogi. Ostatnie ćwiczenie w dzisiejszym. Prawa noga. Palce wklej. To już było, więc powtarzamy. Lewa wklejamy. Odrywamy kolano. I teraz w tej pozycji to będzie pozycja wyjściowa. Mając ładnie napięty brzuch. Odrywamy prawą stopę. Palce od podłogi. Prostujemy lewą. Hop. I wracamy na dół. Jeżeli chcesz, otwórz kolano, lewe, jeżeli nie, utrzymaj tuż nad podłogą. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Jeszcze dwa. Hop. Ostatni raz. Super. Odkładamy lewe kolano, stopa obciągnięta. Prawe kolano, stopa obciągnięta. Usiądź na piętach. I została druga strona. Przejdź do kręgu podpartego. Lewą nogę w kolanie, palce wklej w podłogę. Brawo.
napiszcie w komentarzach, czy trening był trudny, łatwy. Czekam na wasze opinie. Przypominam, trenujcie w domu, zostańcie w domu, póki jeszcze nie ma innego wyjścia. Trenujcie z nami, z naszymi instruktorami. No i co, do zobaczenia na sali. Dzięki. Pa!